Piękny zimowy poranek, jest w tej chwili jakieś minus 6. W przeciągu dnia ma być trochę cieplej, ale na minusie. Aż się chce zaśpiewać, tylko że to będzie przyśpiewka oj dana dana, jutro stanie bana. A jeśli mielibyśmy być precyzyjni, to właściwie całe Niemcy prawie już stoją. Niech was nie zmyli ten samochód, który tam jedzie. Bo takie boczne drogi na zadupiach nie są blokowane. Zresztą z tych dróg korzystają właśnie rolnicy, więc blokowaliby sami siebie. Blokowane są autostrady. Wczoraj była blokowana między innymi A1 między Bremą a Hamburgiem przez Buchholz, w którym się przesiadam z pociągu na pociąg. Te protesty trwają już od tygodnia, jak nie dłużej. Mają być do poniedziałku, bodajże w poniedziałek ma być kulminacja w Berlinie. Wczoraj był blokowany Hamburg, Brema, był blokowany Berlin, była manifestacja pod Bramą Brandenburską. Więc pomyślałem, że skoro jeszcze dzisiaj jeżdżą pociągi, ostatni dzień w tym tygodniu, to się wybiorę do Hamburga, spróbuję przy tej okazji zrobić jakieś zdjęcia czy sfilmować, jeżeli trafię na rolników. Postaram się też w tym tygodniu, mam za dwa tygodnie następnych gości, więc postaram się w tym tygodniu coś na ten temat napisać, bo informacje w polskich mediach są no, delikatnie mówiąc, powierzchowne i czasami mylące, tak? Jakby mam wrażenie, że ci, którzy piszą o Niemczech, nie za bardzo wiedzą, o czym piszą. O, mój autobus. Do zobaczenia, do usłyszenia.